Czek poprawny. Badam gotów do wyjazdu. Badam. Dobra, pakujemy się. Na ciężarówkach, ustawcie pojazd na drodze. Azlan dołączy zaraz. Jeszcze nie jesteśmy zapakowani, właśnie podchodzimy do pojazdu. Ciężarówka. Tak, bierzemy ciężarówkę. Chętny kierowca. Ginar, naszej drużynie Azlan będziesz prowadził wraz z tymi pick-upami. Będziesz prowadził. Dobra, jednego muszę wam odesłać do ciężarówki, bo się nie mieści. Okej, niech pija. Dobra, pakujcie się. Badam tu Gedi, jesteśmy gotowi. Czekamy. Dobra, ja zaraz będę w gotowości. Pakujemy się. Przejeli. A za która to jest ciężarówka? Pierwsza od prawej? Tak jest. Dobra, to już tą podesłałem. Na drive, teraz dwa razy w lewo na tym skrzyżowaniu będziemy cały czas na pół. Ej, dobrze, ale już teraz mam jechać? Dobra, Trzinar, wyjeżdżaj na drogę, ustawiaj się w kierunku Ghost Bandy. Badam gotowy. Gedi gotowi. Badam Gedi, będziecie zamykać naszą kolumnę. Czym? Ok, który to jest kierunek? Gidari. A wziął ktoś... Wziął ktoś wyrzut, nie? Tego Metisa, czy tego Dukutowa? Duży... Na south... Na south east. Braliśmy, czy nie? My nie, chyba. No my mieliśmy Metisa wziąć. Nie mamy. To przyniosę. Do wszystkich jednostek jedziecie w złym kierunku, na lewo, na skrzyżowanie i na południe. Tamtędy będziecie jechali naokoło tymi terenówkami. Shinar, zawróć. No, oni są podobno z weteranami, tak? Oni nie szkaluj tam, kolego. Słychać, słychać! Żeby ktoś ci dupy nie odstrzelił czasami. Za tymi dwoma jedziemy, tak? W lewo i na południe, tak jak wam powiedział Gedi. Dwa automaty tam mają. To wyjeżdżam. Ale to ciężkie. Ja mam dowodzę, bo jakie doświadczenie już mam. Jakieś. Dokładnie się. Kolumna poszła. Szakal, ty jesteś po prawej od nas, tak? Tak, potwierdzam. Dobra. Będziemy zamykać na samym tyle. Także śmiało jedźcie. Trzinar tu Azlan, od razu po wjeździe do Ghost Bandy, otwierać ogień z 50. Dobra, ruszamy. Ruszaj się. Otwierać ogień do cywili, jak przyjęli. Proszę o powtórzenie. Mówiłem do drużyny Trzinar, to rozpocznie ogień w mieście o pierwsza. Trzinar, poczekajcie chwilę, bo kurwa ten pojazd Uralek nie dojeżdża. Szakal, masz widok? Tu Ginar, przyjechaliśmy obok jakichś dwóch bojowników, tam jakąś pomoc potrzebowali. Dobra, Ginar, dojeżdżamy powoli, Ural trochę, wiesz, zostaje w tyle. Powtórz ostatni komunikat? Poszli. Panowie, oprócz Kendiego, kolejność tak jak, zaczynając od Celcyka, tak jak widzicie. Gdzieś Celcyk, Michaster, Volter, Matrix, Adept, Szok i Sabik. Zamykam. Grerek, gdzieś się tam wpasujesz w środek, żebyś nie odstawał. Przyjęli? Przyjął.
No, tam tak delikatnie, bo to ciężkie gówno jest. No tak jadę jak oni. Uważajcie, powoli, że się tego spadnie. Kenji, uważaj na hamulce. Ja dobrze hamuję nawet. Klocki wymienili chyba. Biorąc to, nie wjechać im w dupę, bo będzie masakra w Gospandi. Otwieramy ogień, jak tylko wejdziemy do miasta. Mamy wziąć. Kasujemy wszystkich? Wszystkich. A, przyjął. No to panowie, nie żałujemy magazynków. Wysiad. Trzymaj się, kurwa! Uważać na swoich, nikt niewierni zginął. My tych cywilów mamy rozstrzelać teraz? Wszystkich. Wstrzymajcie na razie. Wstrzymajcie w ogień, wstrzymajcie w ogień, strzelajcie w ogień. Ludzie, nie strzelajcie z tych granatników. Kurwa, oberwaliście w starciu z cywilami? Dobra, na razie uspokójcie tutaj, zobaczymy co się dzieje w ogóle. Trzymajcie ogień, bo widzę, że kurwa zaczęliście strzelać do samych siebie. Trzymajcie ogień, wszyscy drużyny strzelają ogień. No, ci strzelają? Kurwa. Pamiętajcie, rzucenie granatów w tak kurczy bliskim zasięgu to nie jest dobry pomysł. Karna wieprzowina za tego, kto granat rzucił. Samochód jedzie. Od frontu samochód na drodze, na front samochód. Rozejść się! Dobra, załatwiono. Stoją kurwa, ja się nie patrzę na nic. Dobra robota. Panowie, wy obstawiajcie wszystkie kierunki, a nie kurwa wy w jednym kierunku patrzycie. Status drużyny, jacyś radni w skutku friendly fire? Biedni cały. Badam czysto. Ktoś biegnie od nas. Sinar cały. Okej, przyjąłem panowie. Zładujcie się powoli do pojazdów. Ci, którzy jadą na konwój, reszta, czyli Sinar będzie ruszał ze mną na punkt obserwacyjny. Dobra, pakujemy się. Tu Sinar, na 160 mamy punkt. Safely nice. Pakujcie się, zginie następnym razem. Badamy, Gedi. Przyjęliście rozkaz, ruszacie na konwój. Tak, przyjęliśmy. Okej, okay, przyjęliśmy. Dobra, Chinar, wraz z Uzalem, czyli ciemno, będziemy poruszać się na południe, południowy wschód, na punkt obserwacyjny, będziemy poruszać się górami. Nie, tylko kurwa, wszyscy się patrzą, w jednym kierunku, na drodze, tu jedzie samochód z żołnierzami. A tamci co bliżej byli też kurwa nie widzieli tego. No nic nie widział kurwa. A to ci nowi rekruci pewnie. Dobra, czekaj, wysiądę, cię pokieruję. Cofaj czysto. Getty gotowe, możemy ruszać na rozkaz, badam. Poczekaj się. Dobra, badam rusza.
Teraz cały czas prosto na południe, południowy zachód. Wjedziemy do Muladost. Gedi. W Muladost skręcisz w lewo, tam jest jedno skrzyżowanie, skręcisz w lewo. Widać jeszcze. To jeszcze nie to. Jesteśmy 032, 080, 081. A czy mi chodzi to tu? Tak, to tak, to jest to. To będzie w lewo pod górę. Badam do Gedi, będziemy skręcać tutaj w tej miejscowości w lewo za chwilę. Jakiś kontakt w cyklu. Gedi zrozumiał. Czy prawda idzie? A nie, to znak. Coś biegnie? Czekaj, stop. Matka, weź się. To nasi są? Strzelają do nas skrzywanie. Otwierajcie jak strzelają. Ładuję. Jeden zdjęty, drugi dobijam. Szoku, wejdź wyżej, sobie będziesz widział więcej. Ej, idę z tobą. Dostał! Żyjesz? Tak. Schowaj się. Osłońcie we dwóch go! Osłońcie mi szoka. Dobra, okrężne na razie. Okrężne dookoła szoka. Dwóch było, a w nas pokaja nas szoka. Wszyscy cali? No tam trzech szoku był. To trzeba mi wziąć. No za murem stali. Robić okrężę, czekam aż się uleczy. Szok gotowy. Jest dobra, wsiadam, jedziemy dalej. Coś leci. Wstrzymajcie na razie, wstrzymajcie. Chyba nas nie widzi jeszcze. Mamy jakieś AA? Nie. Dobra, wsiadamy do pojazdu. Jedziemy. Szakal, pakujemy się. Jak wszyscy. Wszyscy. Całość. Czuję się dostał. Jeszcze jeden. Można. Szachale, ruszamy.
Co tutaj lewo? Szoko, zobacz, czy oni jadą za nami. Jadą, jadą. Okej. Panowie, obserwacja i patrzcie, czy ktoś od nas nie dostał. Rozglądajcie się też za nami, za naszymi. Co jest? Nic. Taka prędkość maksymalna. Jak będzie taki łuk w prawo, to tam będziemy już zostawiać pojazdy. Dobra. No, mamy 10 minut. I konwój będzie wyruszał. Zależy skąd będzie wyruszał. Czeka jeszcze. 10 minut. Skusza będzie ruszał, nie? Co pierdolę, przez Skusza będzie. No ale ruszy około godziny 5:30. Tak, ale ja uważam, że tutaj nie ma co już jechać, bo kurwa ten pojazd wolniej jedzie niż my będziemy szli. W góry się puścimy teraz. Ja uważam tak samo. Poza tym to dobre miejsce na wrogą zasadkę, tak lepiej uprzedzać pozory. Dokładnie, dobra, zatrzymujemy. Schowaj się tutaj na lewo. Chujowe miejsce, ale lepiej w góry pójdziemy już. Dobra, zatrzymuj. Całość wysiadka. Obstawcie, na razie rozejrzę się. Ten grerek nie mamy zestawu do szycia? Nie mamy. Sprawdzamy ten kanion, czy omijamy go rozumiem. Będziemy omijać. Nawet gdybym miał, nie umiem używać. Dobra, idziemy centralnie na południe. Centralnie na południe będzie nasz cel. Centralnie na południe, Szakal. Formujemy kolumnę, panowie. Dobra, poczekaj, Kenji. Dobra, patrolujemy tutaj na razie. Ruszamy? Ruszamy. Kenji! Nie zapierdalaj tak. 150 metrów, 50 albo 100 metrów przed nas i sprawdź teren. Zdążymy? Nie wiem, ale nie. 5 minut. 5 minut będzie ruszał dopiero. Ja wyszedł z naszego jednego. Metisa nikt nie wziął. Już biegnij. Mamy kilometr, dobra, przebiegniemy się. Został Metis w ciężarówce. Jak został Metis w ciężarówce? Żeby wziąć Metisa, trzeba go rozłożyć na dwie części i włożyć na plecy. Kurwa, my miejsca nie mamy. No to grzybnia. Szakal, rozciągnij trochę tą kolumnę, kurwa, bo idziemy jak kaczki teraz.
Dobra droga pod nami. Drogą idziemy? Nie no, gdzie drogą? Szefie, tam w tym nie ma znachora gdzieś w sztabie, czy u wodza? O, nie wiem, nie wiem. A co ci jest? Prostrzał głowę. Uuu. Widać nasz cel. Dobra, Szakal, widać nasz cel. Wiesz co robić, wiesz gdzie masz iść, także ruszajcie. W ogóle ja mam 3 IT, jeden mały i 2 duże. Opatrzenia, z zaopatrzeniem, no to gdzieś tam z południa będzie jechał. Z którejś wiosek na południu, czyli Sakhe albo Szukur Kalej. Bardzo skoczę zapamtować te IP-ki. No to leć. Uważajcie, Sabik, Adept i Scelcyk, idziecie na lewą stronę, czyli wasz kierunek to jest około 110-120, ruszajcie, tam są te wzgórza, które są oznaczone na mapie. Raz, dwa. Uważajcie, żeby nie biegać po IT-kach. Konwój, czas wyruszenia konwoju już. Dobra, idziemy. Konwój ruszył, Scelcyk, konwój ruszył. Co z konwojem? No, ten konwój, kurwa, który mało mieliśmy. Komunikat. Nie to robię. Szoko, weź tam się rozejrzyj, czy masz jakąś dobrą pozycję do ściągania z daleka. To bierz tam dwóch i do osłony, żeby ciebie osłaniali. Jak coś się będzie działo, to oczekuję sygnał. Wodzu, masz lornetkę? Mam. I co? Celcyk, a jakbyście się tutaj za tym wzgórzem schowali? Zobacz tutaj, tak jak patrzę. Nie chyba wskażę, można wskazać ten palcem. Nie lubię pokazywać palcem, ale... Tam gdzie rozkładasz IT-ki? No dokładnie tutaj. Dokładnie. O, jest parę kamieni. Na płytę naciskał wam tą uwagę, żeby nie ten... Znaczy bardziej na lewo, tak żeby się górą zasłonił, nie? O, dokładnie tak jak widzisz. Nie, tutaj, gdzieś tam za skałami się schowaj, wiesz? Tu po lewej na górze masz takie skały od twojej pozycji. Dobra, chowaj się. Złożone moje. Tak, z tym, że nie wiem, czy wygodniej ci nie będzie po drugiej stronie, tam gdzie te skały są dwie takie duże. Wygodniej będzie, no, przemieszczę się. Rozstawcie się tam tak, żebyście mieli widok. W momencie, kiedy przejadą, schodzicie w dół do tych skał na dole, na samym dole tej górki. Dowódcy, jednak proponuję od siebie, żebyśmy zeszli do tego kompleksu, w którym wskazywałem. Tam będziemy mogli się dobrze bronić. Mamy RPG, tam można wyjść na dach. Można łatwo operować RPG. Na dole te zabudowania? Te zabudowania na samym dole przy samej drodze. Tam jest cały kompleks. Może w trójkę tam pójść, mam dwóch żołnierzy.
Dobra, jeżeli ci będzie wygodnie, to możesz iść. Szok, co u ciebie? Wracamy, ładunki wystawione. Ok. Tu kieruj się na east. Na east? Ok. Tak, tak, my jesteśmy na east od was. Powinniśmy widzieć. Szakal, co u was? Minujemy właśnie drogę i rozstawiamy PKM. Przy. Będziemy oczekiwać na wzgłubach na north od tej odnogi. Na northwest, na north-east od tej odnogi. No okej, okay, rozstaw się według uznania. Kurwa, was miało biec trzech z Szokiem, a pobiegło sześciu. Szok, gdzie ty miałeś tę pozycję swoją? Znaczy ja sobie znajdę, spokojnie. No to już znajdź, bo wiesz później jak będzie akcja, to żebyś już miał pozycję. Chcę wraz z akcją do pozycji. Dobra, panowie, nasi są na kierunku 150 w tych zabudowaniach pierwszych. Strzelcyk, tylko pamiętajcie, dopiero atakujecie, kiedy was miną. Nie pokazujecie się, dopóki was nie miną, bo jak was zobaczą, to chuj z zasadzką. Przyjął. Rozumiem, że ładunki są za naszą pozycją, bardziej na mój na kierunku west, tak? Ładunki są na west, dokładnie. Także okay, na mój sygnał dopiero czekacie. Przyjął. Z południa tą drogą jeździ i fukaj. Jest konwój z południa. Pojazdy. BTR, dwa Łazy i Ura. Jadą, dokładnie, z południa. No, BTR idzie pierwszy, o tyle dobrze. Matrix, oczekuj. Nie, tam będziecie zamykać ewentualnie, no poczekajcie na razie, już jadą. Na ziemię wszyscy. Dobra, jak wyjdzie na mojej klejmury, to nic nie zostanie. Co chwilę. Badam tu Gadi, mamy konwój, jedzie od południa od naszej strony. Tak, widzimy. Reszta omija. Dobra, przygotować RPG, reszta omija. Ognio. Brał was zatrzymany. Zdjęty strzelec. Przyjął. Ładujcie w tą cysternę. Strzelec zabity. Dobra, ta cysterna też dostała. No spokojnie, niech tam się trochę przerzedzi ten dym. Strzelec się obudził na łazie. Widzę, strzelam. Zdjęty. Dobra, ściągnąłem go. Strzelcyk może zrobić skok za murkami, ruszajcie. Tam jest ten pancerny chyba, kurwa, ten strzelec, Szoku. Ta. Dobra, już go nie ma. Powtarzam, uważajcie na skrzyżowaniu, na Claymore i na zachodnią drogę, dwa IDK-y. Dobra, grupa przy skałach, schodźcie w dolinę i tutaj do drzew podchodźcie razem ze strzelcykiem. Dobra robota. Szakal, wychodzi na to, że mamy przewagę. Podchodzimy delikatnie do przodu. Przyjął, zostajemy na pozycjach, a tam rannych. Przyjął. Szoku, oczekuję ospotu. Matrix,
Matrix się zgubił. Jak kurwa się zgubił? To gdzie on był? Kurwa został z tyłu. Okej, potrąciłem od pozycji główną. Matrix, gdzie jesteś? Ty kurwa, ale ja ciebie nie będę gonił co chwilę. Powtarzam swoje na pozycji główną. Przyjął. Swojej na pozycji konwoju, nie strzelajcie. Gedi tutaj, spadam do Gedi, Stelcyk, ale wy mieliście delikatnie podchodzić, a nie robić rush kurwa na pozycję wroga. Tam są ID-ki, jak wypierdoliście, to ja nie wiem co ci zrobię. Trochę zostajemy na swoich pozycjach. Azlan, zgłaszam do Gediego. Badam. Zgłaszam do Gediego. Ten? Slamy? Nie, chodziło mi o dowództwo. Samo. A, to nie słyszą nas, sprawdzałem. To nie wiem ile ten BTR slam ustanowił. No właśnie, no na razie nie będziemy podchodzić, no mamy tutaj wyczyszczone. Organizuję zbiórkę na zachód od... Przepraszam, na wschód od wybuchów. Szakal, organizuję zbiórkę na zachód od wybuchów, czyli tutaj na tej drodze wylotowej. Obstawcie mi tutaj te budynki, tutaj chcę mieć obstawiony ten teren. Szoku, jest jeszcze jeden na skrzyżowaniu, ten twój podłożony. Potwierdzam, trzy ładunki na środku skrzyżowania. Powtarzam, nie mamy do szycia. Słuchajcie, nie wchodźcie na skrzyżowanie, na centrum skrzyżowania, tam są trzy ID-ki, znaczy trzy te ładunki podłożone, nie wchodźcie tam. Niedaleko ciał. Strzał szygawszy poszedł. Dobra, obstawiajcie, oczekuję na... Gdzie jest kurwa reszta? Wodzu? Tak. Z mojej pozycji widać. Kędzi wziąłeś narzędzia do rozbrojenia? Dajcie. Szamik, pokieram tam. Selcyk, dołącz. No, z ekipą, nie? Dzień dobry. Hej. Salam. Salam. Kto tu dostał? Nie posiadamy. No, będzie ciężko, ale kurwa, obstawcie to, nie stójcie jak takie pizdy na środku drogi. Obstawcie budynki mi tutaj. Masz stazję. Szakal, ja cię połatam, ale nie za szyję. Obstawiać mi ten teren tutaj, wszystkie budynki w promieniu 50 metrów obstawić. Raz, dwa. Dobra. Dobra, pozbierajcie mi rannych tutaj, uleczymy się i ruszamy dalej. Czujesz ból? Nie czujesz. Nie. Dobra, no to wszystko co mogę się zrobić. Dobra. Szoku jesteś? Jestem. Dobra. Zaraz będziemy wychodzić. Szakal, jaki tam był dalszy kierunek? Czekajcie. Bo ja kurwa kozę jadłem. Jak o tym mówił. Teraz mamy się udawać cały czas na... Na garnizon chyba, co? Tak, teraz będziemy na Ferusabat nacierać. Mam przejść cały czas wzbuchami na... Chyba 2390, czy nie, przepraszam. Dobra, wyznaczam trasę. Od południa. Dobra, wyznaczam trasę. Dobra, do wszystkich. Wyznaczyłem trasę, jaką będziemy szli. Idziemy na punkt Badam, to jest na wzgórzu 2390. I kierunek, znaczy i koordynaty 046063. Na razie to jest nasz punkt docelowy. Przygotujcie się do wymarszu, formować kolumnę. Szakal, idziecie za nami. Dobra, to poczekamy. Dobra, zostawić te trupa. Zróbcie ciasną okrężną i tutaj czekamy jeszcze na szakala, bo mają problem.
Chcesz bandaże? Elastyczne mi się już skończyły, tak de facto, bo jestem ranny ciężko w nogę. Czekaj, razem mu dam. Się musiał łatać co jakiś czas, bo rana się stwierdza. Będziesz miał w plecaku. Najwyżej się wykrwawia, ale wymaga krwi z kości i krwi i mięsa. Masz 6 bandaży. Dobra, przywołuj tamtego i idziemy, bo nie ma czasu. Dobra, wracamy pod dowódcę. Jeszcze raz powtórz ten komunikat. No to kurwa został. Daję na ciężarówkę jakiś ładunek ponoć. Co ładunek? Ładunek jest na środku drogi. Jakąś skrzynię, której nie da się wyciągnąć, nie? No bo wyjebała w powietrze, to jak ją chcą wyciągnąć? Zostawić, to wracamy. Dobra, ale naprawdę to nie jest czas teraz kurwa na łapanie skrzynek. Formuj kolumnę, idziemy. Kenji. Łasza. Przygotuj się, formujcie kolumnę, ruszamy. Raz, dwa. Szakal, ruszamy. Będziemy skakać wzgórzami. Sektory trzymajcie. Kędzi przód, strzelcyk lewo, następny prawo. Na mnie nie patrzycie. Jak tam za amunicją u ciebie? Potrzebujesz coś? Nie. Pół magazynka na dwa. Proszę. No ja mam jeszcze dwa dla siebie. Dobrze. I opuśćcie tę broń, nie jesteście kurwa przy, w ataku. Czy ktoś ma jakiś problem z bronią, mało magazynku, czegoś? Czy ktoś ma jakiś problem z dowódcą? Dobrze. Trzymaj pojazdu, ale nie wchodź na skałę. Wiemy. Bracie, Tofi, jakiś gry plan jest? No ja nie wiem, ja będę robił to co wielki brat powie. Jednak nie mogę zrobić tego, co myślałem. Bardziej na zachód, Sabik, przekaż. Znaczy Kenji. Trzeba sobie urozmaić? O, coś takiego, jak teraz biegniecie. Tam z góry powinni się widzieć. No szorba. Co wy z bracie? Dobra, raczej sprawdzimy. Wszystko w porządku. Staza, morfina. A to nie właśnie inny. Celcyk! Apteczkę pewnie taką czarną. No, taką czerwoną. To miasto. Taką czerwoną tak. Jest zniszczone. No nie wiem. Przeze mnie. No też nie właśnie. Ale słyszałem. Fajny palec masz. Tylko trochę ten. Poznaczcie obetnie. Gdzie macie dowódcę? Tutaj obok przy skale. Szakal! Tak? Jak zacznie się ostrzał, ktoś ode mnie zginie, to kurwa wyciągnę konsekwencje wobec was. W ogóle nie obstawiacie terenu. Kto był dzisiaj zły? No przecież kurwa trzech stoi i gada o jakichś pierogach. Powiedziałem wam, że macie obstawiać teren, pierdolić te rozmowy. Nie wiem, bandażowałem się, kurwa musieli się. No to ogarnij tą ekipę, bo jeżeli ktoś ode mnie zginie, to wtedy będzie nieciekawie. Szakal, staraj się nie biegać, jeżeli nie musisz. No, bo chyba nie będziemy mogli biec, jeśli chodzi o mnie, bo mi się rano otwiera tak często, że się wykrwała jak ten tempie. No to zaraz będą pojazdy. Wysłałeś tych twoich? Tak, tak, już idzie trochę. Aż kurwa znowu. Wykrwawię się, nie ma opcji. No, tak dalej pójdzie to. Jeden na pewno patrzy na West. Kurwa, żeby oni nie wjechali w te pociski, w te ładunki tam. Przypominam, nie wpierdolcie się w tym momencie, pamiętają. Ja pierdolę. Mogę pójść i rozbroić bardzo szybko. Musicie wymanewrować. Wy, że jak będziecie jechać, byście nie wjechali na ID-ki i na slamy moje. Pójdzie rozbroić? Nie, poczekaj. Nic innego do roboty nie mam.
Selczyk, jeżeli będę uważał, że chcecie gdzieś wysłać, to cię wyślę. Naprawdę nie musisz problemu. Rozumiem, naciskam, panie dowódco. Nie naciskam, tylko mówię. Zdaję sobie sprawę, że masz możliwość. A teraz są akurat zasłonięte te ładunki. Nie ma żadnego problemu. I tak mówić. Krwawisz. Tak, cały czas bandażuje się bez przerwy od 10 minut. To szakal, na razie sam się nie bandażuj. Póki ja tu jestem. A ty dużo masz jeszcze? Żebyś wiesz. No, wziąłem ponad 100 bandaży, więc myślę, no, że starczy. No to ostrożnie dozuj. Trzeciej drogi do Ferusaba. Powiedz, że na G-Laboru jesteśmy. Jeszcze raz? Powiedz, że jesteśmy na G-Laboru. Aktualnie znajdujemy się na G-Laboru. Dobra, jadą. Co? Dobra, całość, schodzimy na drogę. Pierdoleń. Bramki robimy. Dobra, panowie na dół. Za dobą to wyjdzie. A długa ciężarówka, ja, czy on też jedzie do mnie? Czekamy na Ferusaba. Powiedzcie, gdzie zatrzymać. Jedziecie jeszcze, schodzimy tutaj ze wzgórza, powinien nas wiedzieć. Odbioru. Jak zaczyna się cień, zatrzymaj się w cieniu. Dobra, będzie. Wodzu, reszta jednostek jest na pozycjach, czekamy tylko na nas. Przyjechałem, wodzu na pozycji jest, czekają na was, przyjechałem. Od razu znajdziecie się na pozycjach, wchodzicie do garnizonu, my wchodzimy od północy. Przyjął, bracie. Tak, gadaj, przyjął bez odbioru. A bez przygód. Możecie ruszać od razu, gdy znajdziecie się na pozycjach. Szok ostatni. Wolter jeszcze. Wolter, gdzie jesteś? Wolter. Dobra. Ruszamy. Wiecie, że dobieglibyśmy na miejsce już. Proszę. No. No ale jeżeli kazali zabrać, to spoko. Ta miejscowość to jest Gilevur. I będziemy jechać... A cały czas główną. Słuchaj mnie? Tak. Okay. Zgubiliśmy drugi pojazd. Wyjeżdżamy do zgubiliśmy drugi pojazd. Zaczynamy się kończyć. Proszę, za wami podążamy. Dobra. Jadą. Te wzgórza po lewej stronie, tam gdzie te skały widać, to jest nasze chyba miejsce do rozprawy. Dowódca, jesteś? Ja jestem. Za chwilę mnie chyba niestety rozłączy. Ja się zaraz wrócę. Jakie?
Jakie rozłącz? Rozłączy mu się tam Azlana po dotarciu na miejsce mamy od razu wchodzić do garnizonu. No i zaraz na punktu jest. Dobra, tu się zatrzymaj, poprawię. Dobra, zatrzymujemy się. Mamy jacyś ludzie. Wypakujmy się. A tu nas tutaj. Strzały, mamy strzały. Za budynek. Jak sytuacja? Z przodu na razie czysto podchodzę. Do osłony Sabik, Adept. Nie, Adept nie. Sabik, Matrix, do osłony Szoka. Szok, ty nie powinieneś kurwa z taką rurą wychodzić na front. No ja pierdolę. No ja mam ten, przyziernik, spokojnie. Trzech, nie żyje. Czterech. Dobra, i tak musimy się trochę cofnąć, bo nie będziemy tutaj na zboczu wchodzić, bo nas zobaczą. Cofniemy się tutaj i zasłonimy górą. Ruszamy. Kierunek 320. Kenji, nie widzę cię. Ja jestem tu przy budynkach. 320. Dobra, Kenji, formuj, lecimy. Czy już tam strzelają? No, wyskakuje. Może też im ktoś wyskoczył. Dobra, tu się schowamy, jedziemy. Kierunek 60. Widzę jakiś obóz na górze, zaraz zobaczę co to jest. Na górę się wspinać, czy iść tak z boczu? Nie no, nie idź szczytem, kurwa. No tutaj tak jak idziesz na 60. Czy ja? Szakal, co u was? Jesteśmy załatani, ruszamy dalej. Dobra, cię trochę niżej może. I tak, żeby no nie iść kurwa razem z nami w linię. Selcek. Słonu, ostatni raz się odłączyłeś od grupy. Następnym razem kurwa dostaniesz w łeb. Rozumiem, zgubiłem się po prostu. To się nie gub, zapierdalaj za naszymi. W tej wiosce na krzyżówce nic nie ma na razie. Usiu. Ta wioska to jest przed Ferusa, bo to właśnie. Przy wyjściu na otwarte ostrożnie i tam łapcie zasłony, żeby nie was nie zauważyli. Badon zgłasza do Azlan. Azlan zgłoś. Oferę są bardzo prawe i mam. Radio krótkie będzie nieskuteczne na takiej odległości. Średnie również, trzeba będzie długiego.
Sabat mam mocno umocnione, jest od chuja piechoty, na razie widzę jeden czołg, to 72B2. Tak, widzę obstawę dwuosobową. Pojazdy Urale. Tak, dalej w głębi trzech piechociarzy plus dwóch. Z wioski do was wali z okna. Wioska po prawej stronie drogi. Do Szakala? Szakal chyba z wioski do was walą. Potwierdzam. Kenji, idź w te góry na 40. Przepraszam, na 30. W oknie siedzi cały czas. Przyjąłem. Powtarzam, na 30, kurwa, idziecie na północ całkowicie. No, będziemy na widoku, jak pójdziemy na 30, to jest paru zapach. Ale nie wiesz, co chcę zrobić, schowajmy się, kurwa, najpierw za tym wzgórzem. Na razie jeszcze jesteśmy bezpieczni. Medyk, ty się nie wychylasz, idziesz ostatni z tyłu gdzieś. Jest. Szoku do mnie. Powtórz? Do mnie. Nie mogę teraz, jestem na zgórzu z lewej. Pilnie gdzieś potrzebny jestem? No nie mam miejsca dla ciebie tutaj bliżej. Czy ja już jestem pod budynkiem na wzgórzu, tam gdzie się dymi teraz. Jak przyjął? Przyjąłem. Dobra, jesteśmy na tym wzgórzu drugim. Z drzewami. Kilka jest mniej więcej w odległości tego czołgu. Koleż dalej w tym domku tam jest. Dobra, wyszedł. Odległość do czołgu. Do czołgu będzie zdjęty, jakieś... Zdjęty. 400 do 500 metrów. Nie mogę podjąć się zlikwidowane czołgu, jeśli jest możliwość. Czołg jest chyba nieaktywny, bo zdał do swojego. Mam atakować te kontakty tam w głębi? Jaką masz odległość, Szoku? Już mówię. A, tam jest jeszcze BTR. Teraz schodzimy w dół za mną. Ja tu kurwa chcę widzieć ludzi. Szoko, tam miej swoją pozycję według uznania. Tylko chcę wiedzieć, gdzie jesteś. To 400 do 500 metrów. Dokładnie to samo mówię. Jestem na 049062, wschodnia część kwadratu. Na wieżyczkach jest jednej, tej najbardziej na west, na east. Dalej w głąb mamy więcej piechoty, patrol zszedł właśnie 6-osobowy, czy tam jest kort albo deszka, no plus BTR za skrzyżowaniem. Szakal, weź tam nadaj, czy oni są gotowi do ataku w ogóle, gdzie oni są nasi? Słyszę cię bardzo. Dobra, jak, co robimy? My jesteśmy ustawieni wstępnie, no tutaj weszliśmy, widzimy, mamy widok na całe miasto. Kiedy schodźcie do ataku, my też powoli schodzimy, bo młodzież na napierdalają po skałach. Tam jest BTR aktywny, zaraz próbujemy go likwidować, ale macie zielone światło na wejście. Przyjął. Całość, schodzimy w dół na... Kurwa, tutaj są takie skały na wyjściu, zaraz dam kierunek. Dokładnie 90. Przeskok. Kurwa, sam tu jestem, panowie. Sercyk do mnie. Zaczekajcie, bo jesteście z przodu. Ostrzał. Ty się schowaj. Przymierz mi w ten czołg. Powtórz. Przymierz mi w ten czołg. Jak będziesz gotowy, dam znak. Czy daj znak, to ja ci wydam rozkaz. Gotowy, oczekuję. Dobra, strzelcy Krupp, Bug Blast i według uznania. Bug Blast. Likwidujemy czołg. Uwaga na Bug Blast.
kontakt. Za daleko. Za daleko, no. Powtarzam strzał. Powtórz, obniż trochę. Wodzu, nie strzelajcie do garnizonu. Potrzebuję piechotę, uważajcie. Nie strzelaj, Stryzyk, nie strzelaj. Wstrzymaj. Przyjąłem. Dobra, piechota, potrzebuję zdjęta, jeszcze przy uralach, macie, uważajcie. Możesz. A Szakal, dlaczego nie mamy strzelać? Czołg ruszył. Dobra, zatrzymał się. Załoga się wysypała. Szakal, załoga się wysypała, masz załogę z tego, z czołgu. Wodzu, można strzelać? Poczekaj, bo... Dowódca BTR jest na targu, mogę go spróbować zlikwidować. Gdzie jest ten targ? BTR jest 95 jakoś tak. Wieża sprawna w czołgu. Szakal, wieża sprawna w czołgu, likwiduj. Wieża w czołgu sprawna. Przyjął. Dobra, ja przekazuję. Zgadza się w waszym kierunku. Będzie narkoczyła tego góry. Druga, bardzo żarne, 20 osób. Najprawdopodobniej czas kładę. 5 minut. BTR-o. Jeżeli widzisz, tak. Czołg oddał strzał. Uwaga, backblast. Co blisko, za daleko. Czołg wybuch. Kogo jeszcze nie ma w moim obrębie tutaj przy skałach? Backblast. No to nie było. Dobre skało. BTR zlikwidowany. Schodzimy w dół. Badam, schodzimy w dół. W tempo. Bo mamy skały trochę niżej. Okej, zabudowanie. Uważajcie na ogień sojuszniczy. Matrix, Wolter, osłaniacie Grerka. Tam się kręcie koło niego, żeby mnie osłonę. Ugadli, mamy wielu rannych. Gdzie on jest w ogóle? Gadli do wszystkiego, co prawdopodobnie nasi do nas strzelają. Jesteśmy pod ostrzałem przyjacielskim. Ale znalazł nas. Wszystkie drużyny wstrzymać ogień. Wszystkie drużyny wstrzymać ogień, jeśli nie jesteście pewni, że... Osłońcie się tutaj. Złapcie osłony na razie. Powtarzam, Wolter, Matrix, osłonięcie Grerka. Wodzu, powtarzam, Matrix jest szokiem. Przyjął? No to Wolter i Michaster. Przyjąłem, tak. Nasi wchodzą, to wiechuje? Dostałem, kurwa, jebano macie. Schowajcie się. Potwierdzam, nasi. Teraz powtarzam, jeśli ktoś nie jest pewny, czy to swój, czy wróg, niech wstrzymał, niech nie strzelam. Dobra, wstrzymajcie ogień na razie, bo tam nasi wchodzą. Wstrzymajcie kurwa, ogień, zagradnik obrócisz. Żebyśmy nie zastrzeli naszych. Na razie tylko obserwacja. Dobra. Stacji, masz zabandażowaną głowę, dostajesz jeszcze morfinkę. Akurat mi się kończy w sumie. No, i módl się do Allaha, ja więcej nie zrobię. No chuj tą wsianę na pewno. Tutaj Gedi do wszystkich jednostek. W magazynie zabezpieczyliśmy mały skład amunicji i wyrzutni jednorazowych. Ale ten mi się kurwa farta, jak ten czołg strzelił i was nie zabił? Gdzie? No to absolutnie odwrócił pierdolą przecież ten mur. Zostaliście za nim. Uważaj, wodzu, ze skałę, bo kula przecież. Nasi w środku. Wiesz co mnie ogłuszyło, ja nie słyszę żadnych dźwięków. Strzałów ani nic. Od tego strzału strzału, bro. No. Może tak być? No. Jak sytuacja, badam Gedi. Aha. Tutaj Gedi, mamy dużo ciężko rannych, osób przyjacielskich, potrzebują wsparcia medycznego. Poza tym znaleźliśmy skład amunicji. Badam, jesteśmy... Ja nic. Badam, nasza pozycja to 0.50.063. Okej, badam, uważajcie, bo nasi w środku. Nie strzelajcie, na razie powiedziałem wstrzymać ogień, kurwa, nasi są w dole.
To mi się wydaje, że budynek wybuch i zburzony został. Nie, napierdali tak w niego, że się zawalił. Dobra, wchodzą na osie, widać. Ona mi się otworzyła. Musisz bandażować. A szef tam u siebie nie ma tego? Jakiegoś lekarza? No nic nie słyszałem. Azlam zgłoś. Modlę się, żeby Allah mnie zalił. No to tylko on ci pomoże. Modlę się do niego. Wielkie lowo. Ja się modliłem i nic nie pomogło, kurwa. To nie jesteś jedyny, bo z pięciu już takich mam. Było te rany mi się tworzy. Walter, masz swoje bandaże? On. Okej, okay, ile? Moździerz. Schować się, moździerz idzie. Pod skały. Rekordzie 9 bandaży. Mamy atak moździerza na górce. Okej, wystarczy ci do niczego. Ja startę glebę. Z góry z tego obozu nasi schodzą, widać. Kurwa, jaki ostrzał. To nie nasi, to wróg, kurwa. Co ty mówisz? A rzeczywiście. Cholera, znowu mi się otworzyło. Dobra, a pan z powrotem radny. On to by się będzie podciągał. Do wszystkich, mamy wroga na kierunku. No, kurwa, na kierunku. Na kierunku 150, 150 za obozem. Tak, z południa. Można strzelać? Tak, otworzyć ogień. W szoku zostało dwóch. Jeden. Jeszcze jeden od wieży wychodzi od prawej. Od tego, od obozu. Widzisz go? A, dostał, położył się, wstał. Jeszcze jeden tam wstał, kurwa. Oni się leczą. Jeszcze dwóch. Jeden po prawej, po lewej od wieży, a ten jeden w ogóle na otwartym idzie. 600 metrów macie, panowie. Mhm. Został. Możesz. Możesz. Uważajcie, południe cały czas kontratak. Ach, ten pancerny. Jeszcze jeden żyje. Dwóch. Blisko. Został jeden. Położył się. Dawaj, szoku. Tam już nie, tam ci nie żyją. Jeszcze jeden. Niżej, który? Przy drzewku stoi. A, dobra, widzę. Został od kogoś? Tak, tak, na lewej od tego, od drzewka. Jest zasłonięty szoku u ciebie chyba. Skanować mi szczyty tych wzniesień. Dookoła. On cały czas w tych naszych ładuje tam na dole, którzy są. A, bo już dwa razy ode mnie dostał. Dobra, będziesz go teraz widział, szok. Będzie przy murku zaraz. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jest, powinieneś go widzieć.
Strzela w nas. Dostał. Dostał. Leży jak długi. Jeszcze raz. Mamy drugi. Tak. Panowie, kierunek 120. 110 do 120. 700 metrów. Potwierdzam. 5, 6, 7, 8 jest. Ktoś, jeżeli ktoś jest w mieście, macie kontratak ze 120. To na miejscu, no ciężki kilometr wodny. Powtarzam, 120-130 kontratak schodzi. Mogę tam odłamkowie puścić, dowódco. Jak trafisz? Pewnie tak. No to dawaj. Przynajmniej spróbuję. Tylko odejdź na bok. Zbadam. Uważajcie, do wszystkich drużyn na północy jesteśmy. Badam, zgłaszam. Proszę, na południe. Jesteśmy na południu przy tym kontrataku, na tych domkach. Nie będę malował nic. Nie, zostało ich trzech tylko. Tam kładą ładnie ten. Gdzie jest CKM, kurwa mać? Wolter, kładź tam ogień. No cały czas kładę. Nie widzę. A ty masz tam ścianę ognia położyć, a nie kurwa pojedyncze strzały. A ci się lufa zapali. Wozu nawet się otworzyło. No połóż sobie oprzyj karabin o skałę, lepiej cię nie strzelić. Nie mam czasu, kurwa. Kurwa, w łeb dostał. Ja wiem, że ty nie masz czasu na krwawienie. Patrzcie, zgłaszam. Zgłaszam, co jest? Zgłaszam. Adept melduje, że już jest. Kurwa, adept, przestań spać w tym samochodzie. Idziesz kierunkiem... North-East. North-East, siedzimy Bania na wzgórze przy skale. Przejął. Szoku, 160. Lepsze tyle. Kurwa, o kurwa. Chowamy się. Czeka. Wodzu na 160. Tak. Wesoło to mi. Badam do Azlan, zgłoś. 700 metrów, ci dalej 1000. Azlan, zgłasza. Jak u was sytuacja? Mamy kontratak z 700 metrów od nas, jest ze wzgórza schodzą. No ja wiem, my jesteśmy przypiłowani tym kontratakiem, bo znajdujemy się w domkach, zaraz na południu, tych co na wzgórzach, jak pewnie widzicie. No tak, ale oni... przypiłowani. Oni są na 160 od tego obozu, na górze. Tak, wiem i dlatego podpieramy stamtąd kontratak, my też dostajemy. Trzymamy się na tych domkach. Przyjdę bez biuru. Widać. O, nawet trafiłeś. Słuchaj. Atak mamy ze 170. Ze 170, 180. Połóż się, kurwa, bo zaraz dostaniesz. Dobra, wyciągam ich powoli, a to trochę potrwa. Dobra, szybko. A gdzie ty jesteś? Za wami. Aha, w górę poszedłeś, dobra. Może zająć się ktoś tymi na 110? Tak, Gedi, wystrzelaliśmy się już. Pysznie. Wozu, mamy narazówkę. To na razie ją zostaw. Ona jest za słaba. Cofaj, bo dostajesz. Dobra, jeden dostał.
Drugi stoi. Potwierdzam. Jeden dostał, drugi stoi. Oś to stealth. Walka na bike blast jednorazowo użyje. No, musimy się stąd ruszyć. Walter, dostałeś, czy mi się wydaje? Nie. No to kurwa, zaraz wszyscy dostaną. Kenji, strzelają w ciebie, kurwa, no to tego nie zrobię. Badam, dalej jesteście na tej samej pozycji, co byliście? Dobra. Badam, jesteśmy cały czas w tej samej pozycji, jesteśmy zasłonięci skałami, jest tutaj pozytywnie, także na razie czekamy, aż się zbliżą. Kurwa, coś mi strzela. Gedi? To ciągle ty nas strzela. No ale ja dostaję, nie wiem skąd. Ale w górze 1-2-0, 1-10. Gedi, podliczamy straty, lecimy rannych w rurach, zneutralizować. Dwóch strzelców na 110 leżą na szczycie, między skałami. Big Blast? Uwaga na Big Blast. Już jeden. I tam po prawej jeszcze jest dwóch. Zbieramy kontrataki, a następnie wszyscy wkroczymy do miasta. Kurwa. Jak się uspokoi? Jak dostajecie. I nie... Ranni nie się wycofają za skałę. Wstrzeliwują się w nas, schowajcie. No to się schowajcie, no. Tutaj Gary, brakuje nam amunicji, pepans. No, my też już nie mamy. Cholera, dostałem. Dobra, do wszystkich do mnie. Stan amunicji i stan zdrowia. Okej, no i tam. Razem 105, 6 osób za wzgórzu. Na wzgórzu, zaraz go. Walter ranny, ostatnio dość mu do. Medyk dostał. Zwycy prześlili 6 magazynków. Lecisz się? Ranny w głowę. Ja tylko w nogę dostałem. Matrix, jeden magazynek, rany w głowę. Tutaj dobra, musimy spierdalać tam. Kurwa, w nogę dostałem. Ale zdrowy, 11 magazynków. Wszyscy mogą chodzić? Matrix jeszcze dostał w nogę, nie wiem, czy będziemy chodzić. Wszyscy dowódcy na to odległości, oni są odporni na moją amunicję. Szoku, zaraz będziemy schodzić na kierunek 50. Dobra, drugi, trzeci zemblał, jeszcze jeden został. No, tutaj jest kiepsko w tym momencie. Kiepsko. Wodzę sprawdzić swoją nogę. Wyglądasz jakbyś w krwawiu. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie. Sierżancie. No to pilnuj sektora. Dobra, schodzimy. Kenji. Pierdolę, nie mogę biegać. Kurwa, mówię. Usłonię dowódcę. Niech pan idzie dowódca. Dobra, spoko. Dobra, ta PKśka dostała. Czyli zemdlał chyba. Wodzu, połóż się za jakimś kamieniem. Leżę za zielonym kamieniem. A moc 110 nie powinno już nie strzelać. Z dwiema stazami na nogach to sobie może biegać. Szok 105, aha, ale co jak wstawiłem, kurwa. Poniosę dowódca, poniosę pana. Blisko walą, czekaj, może biegać, biegnij wodzu. 105 na wzgórzu? Nie możesz, no to ja jestem. Tak, od razu zawiązką. Kurwa, dostałem. Zapierdalajcie. Przed tymi na 110. Chuj, nie mogę zapierdalać. No ale to zapierdalaj wolno. Szoku, schodzimy. Osłoń tutaj. Zapierdolę. Osłoniam. Tutaj mamy ciężki temat. Ja nie mogę biegać. Jeszcze ktoś dostał od nas. Medyk. No, medyk dostał. Wszyscy schodzimy, bunkrujcie się tutaj za drzewami i do budynków. Pierwszy... O kurwa, do pierwszych budynków. Skurwysyny. Odzu, mam głupi pomysł. Co? Chcesz taki? Bierzemy łazę i jedziemy, ci, którzy nie mogą biegać. Dobra, ja tak myślałem, ale kurwa już... No ale coś lepszego... Za dużo krwi z tym. Dobra, był ściągnięty, kontynuuję, schodźcie. Na 110 ciągle wrogowie. Tam nie daje rady, bo ja strzelam, oni się chwilę mdleją i wstają. Wychodzę. Co w sumie cała drużyna powinna wyjść nasza. Lepiej stąd uciekajmy. Idzie do was właśnie medyk. Uwaga, stalowy ptak. Zalecią. A Dawid, cała drużyna jest tutaj. Jaka drużyna, Kiwo?
Jestem już, podbiegam. Jak drużyna? Crash, zacieraj, znaczy podwieraj rękawy. Znowu? Crash. Po kolei idź tam. Crash, jestem medykiem. No to jest strategia. Wiesz co muszę robić. No ale nie mam wystawu do życia. Wszyscy ci, którzy są poza budynkiem, obstawić wyjazdy. Obstawić wyjazdy i czekacie. Wozu? Tak. Ktoś ranny? No jak najbardziej. Dobra, to poczekaj. Wam poza tym konwojem. Rozmawiamy. Rozmawiamy. Dobra, wozu gotowy. Błysło, gwizło i się potoczyło. Jestem okej. Okay. Stalowy. Ale ja nadal nie mogę biegać. Osoby, które nie są to za chwilę. Ranne, wyjdą i ostaniają. Tak. Osoby, które nie są ranne, niech wyjdą i ostaniają. Kto ty drugi medyk? Kto? Grerek. To załatwisz wodzu, wiesz o co chodzi? Wodzu, chodź. Akupunkturę i tak dalej? Tak. Dobra. To ci go potem przyprowadzę. Collins, ustaw swoje. Czy ty wodzu masz na to krwi? Masz. Dobra, wstań. Wstań, będziemy jadł. Idę z tobą. Będę go przygotuj się rannych macie do podjęcia. Nie mogę uwaga. No co mnie powiedzieć? To ty... akupunkturę jak coś. Radzie do medyka, bo za tym najmniejszy budynku. Grerek? Tak, wiem. Tylko czekaj, wodzu mi zęba. Okay. Witajcie wodzu. Kurwa! No kurwa. Będziesz biegał wodzu spokojnie. Możesz się pochować po budynkach, co? Uciekajmy stąd! Nie panie kurwa. Zatrzymaj się, Adam, zatrzymaj. Co ty kurwa? Mózgu nie masz, czy kurwa głupi jesteś? Nie boisz się stolowego ptaka? Nie spełnia rozumu. A Lacha się nie boisz, on cię obroni przecież. Właśnie widzę. A nie panikuj. Wodzu to kurwa. Nie panikuj. Dobra, wodzu, do szycia. Jesteś pięty, możesz biegać. Powinieneś mieć odwagę w sobie. Nie panikuj, Adam. Dobra, profik. Nie panikuj. Szoku już. Dobra, ja jestem, budynka, ja jestem do życia. Tak, dobra, z wozu musimy stąd zawijać się najszybciej. Musimy ruszać na punkt obserwacyjny. Dobra, zaraz będę zszyty, będę gotowy. Przyjąłem. Już. Prosimy się wychodzić, jeśli wszyscy status po kolei osób. Dobra, badam do mnie całość. Widzieliście, bracia? Ktoś jest jeszcze pod terenem meczetu, panowie. Badam do mnie, raz, dwa. Dobra. Rani też? Dobra, już. Nie, ranni za chwilę pnie chodzi. Co? Macie go z powrotem czy co? Dobra, złapcie te sektory na razie tutaj. Dobra, ja pójdę do przyciągu. Żeby w budynkach się pochować, leci. Aha, bo tu lata to gówno. Dziękuję. Tutaj może chociaż. Dobra, to będziemy zasunięci. Podejdźcie, kto może, podejdźcie do mnie. Już. Gotowe. Dziękuję. Co my teraz robimy, wozu? Kto tu nie ma się obserwować? Ustaw się w kolejkę. A gdzie jest kolejka? Nie wiem, naprawdę. Stój tu. Dobadam southwest od kompleksu wrogu. Dobra. Tak? Od razu ruszamy na punkt obserwacyjny, bo stamtąd jest prowadzony ostrzał. Do mnie ich jest u medyka. No przyjął, ja... Michał, steryl. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Przyjął, ja oczekuję na wszystkich moich, bo muszę wiedzieć, kto jest tutaj. Okej, w takim razie Azlam wraz z Ginar rusza na... Przecinamy drogę na, tak? Na południe i ruszamy na wzgórze 2429, a następnie będziemy schodzić na południe, jak przyjąłeś? To zaprowadzę cię, bo sam muszę kilku... Powtórz, bo miałem nakładkę. Będziemy, Azlam będzie wraz z Ginarem ruszało, przecinamy drogę na południowy zachód i idziemy na wzgórze 2429, a następnie 2363, cały czas na południe, aż do punktu obserwacyjnego. Przyjął. Proponuję, abyście szli lewą flanką przez wzgórza 2353 na południowy wschód, 2359 i tak dalej, aż do 2305. Okej, w takim razie wykonam. Razem z Getty. Dziękuję, Mirku. Chcesz jeszcze nie ma się udać? Ruszamy. Wymienię się za Paką. A co chcesz za to? No, Paco. Tak, zobacz na mapę. Nie musisz się we mnie tak. Na czapeczki się wymienimy. Handelek? Punkty na prawo od pod meczetem przegrupowanie, widzisz? Masz punkty. Masz. W górze 2353. Widzę. Dalej 2379 i dalej badam. Dobadam się docelowo, kierujemy na razie. Dobra. Wszyscy gotowi? Jeszcze nogę. Masz. Nie wiadomo jak to Grerek, jeszcze będę leciał, bo stan do życia i krew. No to bierz. Tutaj nie go krew. Wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Szokol, zaraz ruszymy. Chyba. Szoku, jak długo jeszcze? Dobra, bo jesteśmy gotowi, bo chyba ruchać. Ja jestem po bliżu, tak? Coś to dołączył, szukam, ale wszyscy znajdę. Co masz, Mirus, tą swoją chustę? Wiesz. O, dziękuję.
To pewnie jedzie tak. Dobra, wodzu, oczyścimy te pole i już ruszymy, żeby nie przeciągać. Dobra, ruszaj z nasz punkt docelowy, zaraz będziemy szli. Lecimy, lecimy, panowie. Na wzgórzu mamy kontakty 130. Szakal, 130 mamy kontakty. Jest dobra, nie żyje. Ja spróbuję do nich bliżej podejść. Grerek, jak status? Biegnę pozostał do życia. No to jakbyś miał to zgłosić. Wszyscy są, tak? Cali i zdrowi? Masz amunicję do tego? Będziemy szli na południowy wschód, tak? Jeszcze raz? Trochę ponad pół taśmy. Pół taśmy. Dobra, przy najbliższej okazji, jak znajdziesz jakiegoś akacza, to podmienisz. Przyjął. Samolot nadlatuje, lepiej wozu powiedz wszystkim, właśnie. To mamy po jednej drużynie. Samolot leciał, a się kurwa zbierali i sobie amunicję kurwa dobierali. No to bajka. No widziałem, że leciał. Brawo, bomba centralnie w nich kurwa leży i ich tam martwi kurwa pięciu. Ktoś dostał bombą zrzuconą z samolotu, nie wiem. Nie wiem, czy to dowództwo nie było. Hortka, zgłoś. Zgłaszam. To u was? Powtórz, to u nas. No ja, zrzut był bomby, ktoś dostał bombą właśnie, jakaś drużyna. Nie, u nas. Zobacz, ktoś przeżył. To nie było dowództwo, medyk od nich mówi, że żyją. No to jakaś drużyna, okej, to chyba Kina, bo nie mam z nim od nerdy, to chciałem łączyć ich dowództwo. Ale kurwa, centralnie dostali, nie? No, dostali prosto na rej. My za chwilę będziemy gotowi do wyjścia. Szakal, zgłoś. Szakal, zgłoś. Jest prawdopodobne, że to drużyna Gedi. Grerek, potrzebuje ciebie już. Skinner też nie mamy kontaktu, straciliśmy kontakt z Skinner. Grerek, zgłoś. Zgłaszam. Kiedy będziesz gotowy? Nigdy, nie znaleźliśmy zestawów do szycia, będę wracał. Dobra, wracaj, musimy wychodzić. Całeś ze mną. Może tam ktoś przeżył wodzu? Hortgal, czy mamy przeszukać te ciała, które tam dostali? Myślę, że nie wiem, czy to jest sens. Nie zabrał ci sobie głowy. Jeśli ktoś przeżyje, to połączy się z nami. Dobra, przyjął. Idziemy. Szoku, ruszamy. Czy w jakim kierunku idziecie? W tej chwili jesteśmy 160. To idziecie w moim kierunku. Leci? Schowajcie się, leci. Blisko, zapierdalamy, idziemy. Kenji, idziemy na punkt. Kieruj się na punkt, badam, na południe od nas. Ostrzeliwują waszą pozycję cały czas. Jestem. Ruszamy. Wodzu, skrzynka z medykamentami jest zniszczona, nic nie mam. Dobra, trudno, ruszamy, nie ma czasu, bo nas zajebie zaraz ten zrzut. Przed nami był wybuch moździerza. Ciężarówka zniszczona. Kenji prowadzi, ruszamy za nim. Wodzu, w tamtym oddziale nie było medyka z zestawem do szczytu? Słuchaj, nie mam czasu teraz się tym zajmować, naprawdę, kurwa. Zaraz by zrzut na nas poleci drugi i będzie pozamiatany. Już nikogo nie uleczysz. A to nie ja. Ja nic nie mówię. Bo... A, przepraszam. Blisko było. No zobacz, co się dzieje. Oczy dookoła głowy i kurwa, dostańmy się tam już. Tutaj badam, kierujemy się na południe, wyruszyliśmy, zaraz będziemy poza miasto. Tu Mirek, mam pytanko, jaki jest dodatkowy kanał na średnim?
Mirek nie ma, jest 5 tylko. W każdym bądź razie radio przejmuje Mirek. A szefie, odznaczę tu, jaki kierunek to był? To jest w zasadzie centralnie na południe, to jest 180. Dobra. A, punkt obserwacyjny, tak? Dokładnie. Na punkt badam się kierujemy docelowo. Na markerami zaznaczymy. Czy jakieś rozkazy dla Gedi? Gedi, kierujemy się tak jak przekazałem wcześniej, na punkt badam, to jest na pół. Ostrzał prawo. Właśnie miałem mówić, żeby kurwa osłonili prawą stronę Gedi. Cofnijcie, bo jesteście na otwartym. Cofamy. Wzgórze, prawe wzgórze. Szoku, na samym szczycie masz PKŚkę. Chodźcie, wycofajcie i przejdziemy tymi skałami, do tyłu. Nie leźcie tam. Dostał, ale uciekł, że tak powiem. Wycofajcie, póki nie ma ostrego strzału. Gady, usłyszycie nas. Wycofujemy na razie na kierunek 120. Będzie do was próbu, was widzieć ze skał, możecie. No taka odległość, tam gówno zrobi, ale... Musimy się schować. Dobra, szybka zbiórka przy za skałami. Czekamy na wszystkich, idziemy dalej. Wodzu? Tak. Michaster będzie ruszyć, ale to krasz się musimy zająć. Okay. Czemu nasi tak z tyłu są? Ja pierdolę, przecież ja nie wytrzymam zaraz. Kurwa, wracajcie tam, co wy jeszcze tam robicie na dole? Ostrzał. Nie grupujcie się blisko. Dobra, badam, przechodzimy i... Badam, jaka sytuacja, pozycja? Mieliśmy ciężki ostrzał, byliśmy na otwartym, musimy się schować, dopiero będziemy coś wymyślać, gdzie idziemy. Okej, przyjąłem. Jak się uspokoi, to takim, myślę, podstawowym planem jest przejście przez przełęcz Darbank. Zaatakowanie punktu obserwacyjnego z waszej strony północno-zachodnie. No taki mieliśmy plan, dopóki nie dostaliśmy strzału. Tak, zaraz wymyślimy co dalej. Dobra, idziemy panowie, idziemy. W tej chwili kierunek 240. Adept za nim. Co, przewrócił się? No, ja stoi, patrzę w ziemię. Widać, że stanowisko. Dobra, idzie. Szoku, zyskany mi ten cały te górki naprzeciw, z których do nas strzelali. Strzelają do nas z przeciwległego grzbietu z bazy. 220. A to jest ten posterunek. Nie ma sensu tam strzelać, bo oni z bazy nakurwiają. Dobra, ale ja już wiem jak podejdziemy. Idziemy. Schodzimy w dół. Jest około 8 kontaktów. Kierunek 250, schodzimy.
Tu badam, mamy widok na posterunek, na ten punkt kontrolny. Marnujcie amunicji, bo to albo przelatuje, albo nie dolatuje. W tej chwili jest od nas jakieś 800 metrów do kilometra. Będziemy się zbliżać do niego przez góry. Schodzimy, zbierzmy się w dolinie wszyscy. A tam nasi u góry są, kurwa, tam gdzie były te kontakty. Potwierdzam. Zajebiście. Ale to, kurwa, ciekawe z jakiej to są drużyny. Stąd. No i dobra. Szoku, ty możesz tam ciągnąć chyba, że zacznij za daleko. Mogę, mogę. Będziemy na widok. Podejście musimy od drugiej strony w ogóle zrobić, panowie, bo tutaj, kurwa, będziemy widoczni. Ale jak podejdziemy od kierunku 220, to się uda. Wprawdzie dużo biegania, ale będziemy tutaj, będziemy odsłonięci. Więc nie tracimy czasu. Jeden zdjęty, mam ich wyciągać? Tak, jasne. Sabik, adept, zostajesz z szokiem do osłony, reszta idzie za mną, ruszamy. Kontakt 290, w skórze. Przy skałach. Chociaż wiecie co, może tutaj się uda podejść, z tej strony. Spróbujemy tędy. Z tej strony nie podejdziecie, za dużo PK-sik i w ogóle wszystkiego. No to schodzimy w dół, dobra. Idziemy do drogi. Jak najszybciej z osłony. Szoku, bądź w kontakcie, to będziesz nas informował, kto tam podchodzi. Urwałem. Chodź tu za kamień. Będzie urwał. Szoku, nalicz mi kontakty. Dobra, a z lampą będzie flankować z zachodniej strony. Tu badam, zgłaszam, będziemy podchodzić na kierunek 220. To około 15, nie wiem ile w bunkrze jest. W tej chwili poruszamy się z kierunku north-east, następnie idziemy na 220 i z 220 będziemy szli na obóz. My będziemy ruszać na kierunek 160. To się znad nami. Będziemy przecinać drogę i z zachodu będziemy ruszać teraz w tym momencie na ten punkt obserwacyjny. W takim razie z dwóch stron podejdziemy. No dobra, to jesteście nad nami i dostajecie nieźle w pizdę. Za chwilę was ściągną, bo jesteście na otwartym. Dobra, idziemy, idziemy. Kto tam został? Grerek, Kenji. Grerek, zostań z Kenji, reszta do mnie. Na maksa otwarty. Mówię wam, że 600 buceluje cały czas i trafiam. Dobra, 8 masz zdjętych, się zademili teraz w tym bunkrze. Przecież dzięki. Dobra, ja będę podchodził już pod górę. Ej, ja tu nie widzę nikogo od nas. Kurwa, miał zostać Kenji i tylko i ten. I... no, medyk. Reszta do mnie. Sercyk dostał.
Dołączycie dzisiaj? Grerek zostaje z strzelcykiem, dostał. Grerek, strzelcyk, Kenji, gdzie jesteś? Kenji dołącza do was. Dołączam. Dobra, Kenji dołącz, ja nie widzę Michastera, Voltera, Matrixa, kurwa nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Uważajcie, Modzi zapierdala, Modzi zapierdala na was. Idę. Naprawdę, kurwa, ja nie będę za wami biegał, ludzie. Gdzie wyjdziemy? Tutaj, patrz. Jeszcze pójdziemy na prawo, czyli na 200. I tam się zaczęliśmy z tamtego wzgórza, będziemy mieli odległość. Mhm. Jeszcze słuchamy. Panowie, idziecie? Dobra, widzę was. Chodźcie. Chodźcie tutaj. Plan... Zgłaszam. Podaj swoją pozycję. Jesteśmy na... Momencik. Jesteśmy na... Badam, podaj swoją pozycję do gazu. Jesteśmy na nord od... jakieś 300 metrów na nord od obozu. Tam jeszcze jest... Masz tam jeszcze dwóch za... bunkrem. Ruszamy. I... Za mną. I uważajcie, bo jeszcze dwóch żywych lub trzech jest w środku plus jeden w bunkrze. Dobra, spoko, mam przewagę w tym momencie. Tak, tylko oni tam leżą tak chujowo, że jak wyjdziecie tam, to od razu strzał dostaniecie. No ja tam nie będę wchodził. Ja z daleka, będę miał dobry widok zaraz. Strzelcy gotowy, dołączamy. Gdzie jesteście, wodzu? Idźcie wzdłuż drogi, później kierujcie się na 200. Okej, przyjął. Dobra, panowie, zróbcie kolumnę, żeby jakoś nas nie zobaczyli, może kurwa. To mało nad nami. Nie schylajcie się, jak się schylasz, to masz mniejszy zasięg widzenia. Nie żyje. Kto? Przyjął. Tracimy powoli zasięg, zaraz wyjdę na widok, tak że będzie zasięg. Badam idzie na east. Przeładujcie, ustawcie poprawkę na 100 metrów. Szoku, podchodzimy z west do nich. Do wszystkich, badam podchodzi z west, już jesteśmy na górze. Gdzie? My się łatamy na dole, na tej drodze. Możecie czyścić śmiało. Kenji. Jeszcze podejdziemy dalej, bo to będzie taka fajna skarpa, mi się tak wydaje przynajmniej. Ustawcie się w linię. Na lewo ode mnie. Idziemy wyżej. Powtarzam, linię. Matrix, linia. Jesteście w kolumnie. Linię, kurwa, ustawić. 100 metrów od obozu. Dobra, uważajcie, bo na wejściu w lewej jest KM. Twoja lewa, tak? Jest po lewej. Przy bunkrze po prawej. To jest po lewej macie... Dobra, uważajcie, bo nasi, nie wiem, kto jest z tyłu, kto jest z przodu. Ktoś chodzi od północy, ktoś od południa, uważajcie. Rana mi się otworzyła. Dobra, jeden dostał. Ładuję, mamy samolot. Kurwa, Matrix dostał. Dostałem, cofam. Cofajcie na razie. Oni nie wyjdą, cofajcie. Mamy tu spokojnie na razie. Samolot leci. Wiem, Szoku, ale kurwa, tu mamy niebezpiecznie teraz.
Staną chyba będzie atakował zaraz kurwa ten punkt. My tam kilku już zlikwidowaliśmy kurwa, no teraz przydałby się granat kurwa. Jakiś. Atek, jest jakiś atek? Nie wiem gdzie na której pozycji podchodziliście, ale są dwie drużyny podchodzące w północ od południa, także uważajcie. My podchodzimy z kierunku, dokładnie z kierunku 200, no. Kurwa, ma ktoś jakieś... No to od północy macie inną drugą grupę. Co? Gadi w obozie, Gadi w obozie, nie strzelajcie do nas. Ale kurwa szybko mówicie. I Haster, masz jakieś medykamenty? Słyszycie mnie? Gedi w obozie. Gedi, ale co wy odpierdalacie? My strzelamy kurwa w obóz, nic nie mówicie, że wchodzicie, no ludzie. A plan wciąż na dole, czekamy, łatamy się. Jest chuj, powiem wam tyle, nie? Co się stało? Badam. No kurwa, Gedi wchodziło, nie mówiło, że wchodzi, no ktoś z tyłu jeszcze strzela do nas. Nie, już z tyłu to chyba wróg. My nadal jesteśmy na dole. Kto tutaj żyje ze mną, którzy żyje są? Walter, ranny. Matrix ranny. Grarek ranny. Henry ranny. Ja pierdolę, co tu się dzieje? No wiesz, że ta drużyna od północy, która podchodzi, może was poraniła. No ale tragedia, kurwa, no wchodzą, nic nie mówią, że wchodzą, my strzelamy w obóz, ale nagle widzimy naszych, no bez sensu. Punktu obserwacyjnego od Northwest. No wiem, mamy trzymać prawo. No, tak się nie robi, kurwa, no. Northwest będą wchodzić nasze jednostki Aslan. Nasi już są w obozie i szperają po rzeczach. Nasi są w obozie, Gedi jest w obozie, Badam podchodzi w tej chwili, jesteśmy rozjebani. Ja właśnie podchodzę pod obóz teraz. Podchodzimy pod obóz wszyscy. Medyk! Jestem. Pod obóz. Celtyk nie żyje. Całość, obstawcie mi, kto może, kto nie może do środka. Kto może, obstawcie mi dookoła te wyjścia i czekamy na razie. Wszyscy ranni do środka. Żeby tu kurwa kontrataku nie było jakiegoś. Mamy tu moździe. Mośki, kołachy. Medyk. Jest. Co wozu, co wpisz? Uwaga! Chodzi Aslan. Kurwa, sunąć się. Hortkal, my musimy się przygotować, bo to może być kontratak jakiś. Przyjąłem. Oni wiedzą o naszej pozycji. Ej, ja jestem do sesji. Wszystkie drużyny rozstawcie ludzi po całym kompleksie. Rozstawiamy się, być może będzie jakiś kontratak. Medyk? Jestem. Dobra, nie słyszę. Nawet dwóch jest. Dobra. Gajek, kupiłeś? Tak, co chcesz? Co tam? No, zamadażować w sensie w tym. Igłę. A ty jesteś medykiem, Kanji? To ja nie mogę, niestety, tylko Kaszu. Ale mam taki bandażyk założony. Co? Żeś miał taki jakiś ci co potrzebują, odejść tam. No zobacz, bo może. Chodźcie ze mną, chodźcie. Mogę podebrać ci magazynek? Ci co potrzebuję, bo nie słyszę nic. Bierz, śmiało. Okay. Gdzie ty idziesz? To dobra, nie masz tego. Ja nie wiem, gdzie ja potrzebuję. Ja chyba potrzebuję. Wozu, jak muszę zostać na wejściu, bo strasznie dużo ludzi potrzebuje pomocy. Nie mam igieł. Pierdolę, 12 raczej z RP. Ga. Dzięki. Cały badam, obstawić sektory. Hortkal, powinniśmy obstawić ten teren, ja tu widzę, że się ludzie kręcą w jednym miejscu. Nie wiem, ja sobie rozstawiłem na kierunku South East, bo mam tylko przy sobie 4 osoby. Przyjął. Mogę przez zajmujemy całe Southeast, powtarzam, Southeast nasze. Walter już. Kraszu, pomóc ci w czymś? Możesz pomóc, wodzowi trzeba punktuje zrobić. Ej, wodzu, chodź tu. Uwaga, idę z deszką. Uwaga. Za słabo tą igłę wbiłeś chyba. Poprawiłem pociskiem, spokojnie.
twarda dupa, to igła nie przejmę. Przejmę. Moje. A ja tu nie wdowodzę. Przejął. Coś nas mało jest, kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Jednego brakuje. A, jest, dobra. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Dobra, wio. Walter. Tak? Wiesz, gdzie biegniemy? Na punkt kontrolny. Ale wiesz, gdzie biegniemy? Gdzie, jaki to jest kierunek? No, już punkt dostaję. No nie zbyt. No to nie wyprzedzaj. To jest. Przydałaby się ciężarówka jakaś. Rów, ale... Proszę. Śmigłowe sprawy. Dobrze, że mówić, bo mi zupełnie uszy wysadziło. Ten śmigłowiec kurwa nas goni, leci do nas teraz. Na glebę, na glebę, na glebę. Nie, jest uzbrojony, tylko za to lata. No, że jakiś zrzut kurwa. Nigdy nie wiadomo. Ja bym nie chciał na przykład. To było co, zaparowałbym w nim? Zapomnij. Idziemy. Zwiadowski jakiś, zwiadowczy. Ja pierdolę, jaki kawał jeszcze. Według mnie jesteśmy w tej chwili na wzgórzu 2652 albo 2662. Słucham? Jesteście w drodze? Jesteśmy w drodze w tej chwili mniej więcej na wzgórzu 2608. Jakoś tak, w tych rejonach.
Chciałem tak? Mniej więcej w rejonach 2662, czyli proszę się do domu. Co mówisz? Mówię mniej więcej. No ja widzę te... znaczy te wzgórza przed nami to jest wzgórze 2608. Wodzu. Potwierdzam. No mów. Na... Potwierdzam, potwierdzam. Na północ od nas idealnie jest ciężarówka. O. Daleko przy takim blaszanej szopie. Takiej. Ewentualnie bliżej na 340 jest ta ciężarówka, którą Szok przyjechał do nas, jak byliśmy w tej, na tej, w tej dolinie. O. To taka propozycja. Bierzemy. Kierujemy się na do tej ciężarówki na nord. Trochę zaoszczędzimy czasu. A jakaś drużyna się odzywała w ogóle? Tak, ja miałem z nim przed chwilą kontakt, tylko... tylko no nie wiem, gdzie oni dokładnie są. Gedi, zgłoś do Badam. Gedi zgłasza, tylko jestem sam, gdzieś tu się chłopaki chyba pogubili. No niedobrze, niedobrze. A gdzie jesteś mniej więcej? Wiesz co, no jestem w drodze na wasze wzgórze. A ilu was jest łącznie? Zmieścimy się. Poczekaj pan. 9 chyba. Tak, 9. Jak się Urala popieści, to i cały Pluton się zmieści. Są dwa, nie ma problemu. No jest nas 9, wejdą, z tym sobie zginą. Reszta żyje. Poza tematem, ja też mam auto, w którym siedzę właśnie. Także dowódco, moja chwilowa nieobecność to akumulator mi się rozładował, no. 3 z przodu i 8 albo 10 na pasy. Do 3 z przodu dokładnie i z tyłu tam też sporo wejdzie. Nie ma problemu. Musimy dechać, a ten z punkt kontrolny, bo mi się flaszka kończy. Ja nie chcę nowy otwierać. Teraz musisz spić to, co nie przywiozłeś. No, trzymam. A graliście wczorajszą misję? Ktoś z was? Jakie graliście? Oj, ja pierdolę, czy wy się naprawdę nie nauczycie. Dobra, bez tematu. Całość, kierujcie się na 50. Kędzi do pojazdu. Tam w tym drugim pojeździe też medykamenty są, nie? Hmm. Ale do którego pojazdu? Tego na polanie? Tego na polanie. Ja chcę wziąć 2 z tego względu, że tam może by być potrzebna pomoc dla reszty, więc no, będziemy mieli 2 pojazdy, zawsze więcej wejdzie. Mhm, 8 go zwraca. Auto, przed nami. Program na punkt kontrolny, czy jak? Tak.
Tu badam informacyjnie, posiadam dwie ciężarówki marki Ural. Dwa Urale, to jesteśmy my. Żyją i do nas strzelają. Musimy szybko przejechać. No, to kurwa, co robicie? Ale tak mówisz. Zapierdalaj, to się nie ma co szczypać, jest osłona. Na prędkości, jedziemy, jedziemy. O cholera. O mać. Nie wiem, gdzie oni są nawet. Na wzgórzu tym chyba. Na wzgórzu linią stali. Tak. Dobra, jesteśmy w domu. Kenji, zwolnij tutaj, żebyś to nie został sam, jak wyskoczymy. Zresztą sam kurwa zwalnia, złomiebany. Tu Badan, zgłaszam do kogokolwiek. Hazan, zgłaszam. Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś, mamy dwie ciężarówki Ural. Poruszamy się w tym momencie na punkt. Okej, przyjąłem, my jesteśmy też bardzo blisko punktu kontrolnego. Wytrzymać tu gdzieś? No zatrzymaj, poczekaj na nas. Kenji, tam masz w lewo zakręt? Nie, tu jest pasta do punktu kontrolnego. Widać tam jakieś namioty, bunkry. I PWP stoi. Dalej nie jedźcie, bo was namierzy. Dobry wypad. Medyk, szycie, kurwa mać. Akupunktura, wszystko raz. Ono jest, od tej strony nie podejdziemy, bo są bunkry DSK i BWP. No, ja tu widzę pięciu albo sześciu piechociarzy. No to piechota tam chują, ten DSK nas posieka i BWP. A znam na dogodnej pozycji do ostrzelewa. A jeszcze w mieście jest jakiś... jednego BWP w samym punkcie kontrolnym na południu zaraz. No to nie zaś nikogo nie zrobił, bo nie ma. Tutaj badam, jesteśmy... jesteśmy west od tych zabudowań i od tego BWP. W tej chwili nie możemy podejść, no bo będziemy na otwartym. Ściągnie nas. Czyli na takim razie my przemieszczamy się dalej jeszcze na północny... na północny wschód. Będziemy likwidować BWP w górę. Ile? No, tylko jest mały problem, mamy tam PSF na przeżonę. Wystarczy przejść przez tą górę na drugą drogę i można wejść do miasta. No ja bym, panowie, od prawej chodził, nie? Od prawej masz pustą przestrzeń. Ale Szoku, tutaj od South East, zobacz, 120, tam jest takie wzgórze, tam byśmy mogli ściągać ich. A, to jest? I było pieczna, idzie. Bo z ugrarek, nadzieję, że nie mogę biegać. BWP, no masz na prawo, obok flagi. Mi 8. No dobra, ale no to okej, ale tamci jeszcze są nasi, nie? Także jak my byśmy tutaj się zaczaili, to chociaż później osłonę. A oni by ściągnęli tego BWP. Ja... Czy tam gdzieś nasi są? Helikopter ląduje w punkcie kontrolnym najprawdopodobniej. Azlan, dajcie koordynaty dokładne wasze. Tak, tam są nasi, tylko że... Za chwilę będziemy na wzgórzu 2355. 2355 na 2355 koordynatach 085048. No to są, kurwa, tam, gdzie ja chciałem iść. Powtarzam, w wzgórze 2355 na południowy... Tak. Break. Tak, ja dokładnie tam chciałem przed chwilą iść. Dobra, dzięki.
Okej, okay, jesteśmy bardzo blisko. Będziemy likwidować ten BWP zaraz z tego. Dobra, będą likwidować BWP, przygotujcie się. Śmigło wylądowało. Zlaczmy. Idziemy na prawo, przechodzimy. Nie zdrygnąłeś. To bym nie zrobił tam zrzut ludzi. Nie mogę biegać, cicho. Dobra, ja melduję, że nie mogę biegać, powoli się poruszam. Dobra, lichsza, idziemy. Tak, akupunktur nie może zrobić? A co to w ogóle? Kim wy w ogóle jesteście? Z Gejdu, nie. Lichsza, jak Gedi. Się nazywa nasz oddział? Z Gedi, tak. A Gedi. Ilu was jest? Chyba tego dwóch. Ja pierdolę. Nie wiem, w trakcie ruszania na punkt kontrolny część oddziału została z hotkarem, Mirek gdzieś się zgubił po drodze. Tam nie robiliśmy tylko akupunktur? Tak to wyglądało. No mi nikt nic nie robił. Grerek? Nie. Grerek, ja chodzić nie mogę. No wiem. Ginie cała drużyna na punkt kontrolny. O kurwa, ale ich tam jest. No kurwa. 2, 4, 6, 8, 10 przy BWP. No będzie ciężko. Hortkal, dobrze jakbyśmy to skoordynowali, poczekajcie na nas jakieś 2 minuty. Hej, będziemy przy tym wzgórzu stać. No to będziemy gdzieś dojdziemy. Ale do życia. I spróbuj teraz. 9 przy BWP. Dobra. Boli cię coś? No, biało widzę. Masz morfinkę? Mam. To se strzyknę. Ha, miałem kiedyś. No to chodź tu. No podejście nie jest takie dobre. No ale się rozejrzymy chociaż. Dobra, gotowy. Szoko, znajdź sobie pozycję na tym wzgórzu na wprost nas. Słyszy mnie, Mirka? Słyszę Mirek, ale gdzie ty jesteś? Słuchaj, jestem pod ostrzałem gdzieś... przy zejściu ze wzgórza 284. Wiem, ale to my ci nie pomożemy w tej chwili, bo jesteśmy w ciemnej dupie. Słuchaj, czy możesz iść na północ? Azam, ty badam, możemy już powoli likwidować tego BW, pan poczekać na was, czy engage'ować? Tu badam, oczekujcie 30 sekund. 30 sekund będziemy na pierwszym... Szoku, montujcie się na tym wzgórzu, gdzie jesteście teraz. Zaraz będą likwidować tego BWP. Tam się zrobi gęsto. Mirek, złoś. Dobra, możecie likwidować. Mirek, zgłasz. Możecie likwidować. Mirek, słuchaj, jakbyś mógł iść na północ i okrążyć ich. Masz 3, tu jeden ci jeszcze kędzi do. Okej, dobra, możemy się cofać ze wzgórz. Pierdolę. Ktoś kurwa z tą lornetką stał jak... To znaczy ja jestem po prawej stronie drogi, nie? Dobra. Tak, tylko to byś musiał się osłonić jakoś, bo tam jest taki na zboczu stoją, wiesz? 5 chyba. No. No idzie. Jak tam ten BWP? Dobra, mamy likwidować BWP? Likwidujcie, no strzelają nas przecież. Strzelałem. Kurwa, pojazd strzela, oni stoją. Jakieś straty? Płatasz mnie? Kto tam za wzgórzem chodzi? Na tym wzgórzu po prawej od nas jest Sunasin. Hortka, likwidujcie, bo on się rusza. On BWP się zaczyna ruszać, super. No mówię, kurwa, żeby likwidowali, to cisza jest.
Hordkal zgłoś. Zgłaszam, próbujemy, podchodzimy, no jest zbyt krótko, teraz będziemy mieli dogodny strzał. No dobra, to oczekujemy, no strzelali w nas przed chwilą. Przezorny zawsze był słyszony, nie? BWP zniszczone. BWP zniszczone, podchodzimy. Ale akurat BWP zniszczony. Podchodzimy całość na 160. I lewą częścią zbocza będziemy się wychylać i likwidować powoli. Tam widać nasze trace'y. CKM, podejdź bliżej i połóż tam ogień. Dobra, badam, może ci śmiał. No schodzimy do was. Trochę odciągniemy uwagę. Chciałem. CKM, połóż ogień teraz. Gerek, znowu dostałem. Lecę. Wszyscy żyją, czy ktoś dostał? Adem dostał, biegnie. Szoku? Cały. Dobra. Mirek, jak u ciebie? Gerek zostaje z tyłu z adeptem. Mirek, zgłoś. Mirek, my jesteśmy ciebie, jak słyszysz, my jesteśmy od ciebie na kierunek 100 idź, na kierunek 100. Ural, północny wschód wjeżdża. Łos i Ural. Urol się zatrzymał, Łos stoi. Łos stoi. Powtórz. Buddy. Dobra, WKM zdjęty. Badam do Giedy zgłoś. Pojazd jest za, ciężarówka. Mirek, jak mnie słyszysz? Słyszycie? Słuchaj, idź na kierunek 100. Jak pójdziesz na kierunek 100, to będziesz nas widzieć. Dojdziesz do nas. Jak wejdziesz na wzgórze, to już będzie widać miasto. Dobra, opatrzę się. Tak, ja tam cały czas się kieruję. No w sumie ja ci też nie. Dobrze, my tu jesteśmy, walka trwa. Dobra, podchodzimy na 160 dalej. Jeszcze obchodzimy do prawej. Dobra, przejdziemy punkt kontrolny. Idziemy wzdłuż linii tutaj, nie wiem, energetycznej chyba, czy jakiejś telefonicznej. No southeast od was. Co się dzieje? Pojazd. Kurwa, BTR-70. Z żołnierzami Gleba. Na pace. Gleba, BTR-70 na pace. Żołnierze. Wodza, to oczywiście nie zostali do życia, jak cię prosiłem. Kurwa, nie ma czasu na takie rzeczy. Siadaj. Magazynek, kto ma magazynek? Ja mam. Weź plecaka. Leży obok. Te przodowie. Kurwa, za blisko. 120 metrów. Rura 120 metrów. Ten tutaj przy nas? Ten, to jest kurwa... Tak, 120 metrów.
Czujesz mnie? Pekaćka, koła mu rozjeb, to się wysypią. Grerek? Tak? Lecieliśmy? Nie, to nic idą. PKM, Walter. Czy na tyle co mogę, oczywiście. Musimy go obejść jakoś i go kurwa koła mu rozstrzelać. No tam Szoku, weź tego Sabika, Adepta i od prawej idźcie. Wejdźcie w te zabudowanie, osłonimy. Kurwa, nasi dostali ostro. Przyjął. Chujowo weszli, to co? Wysypali się chyba już. Widziałem jednego z obsługi. Ja tylko broń ręczną, ale mam 4 granaty. Chuj, jeszcze dalej. Siedzą, jeszcze siedzą, ruszę dalej. Czy jestem gotowy? Tak. No nie dajcie się kurwa ten tam wypatrzeć, bo was rozcieka. Idziemy. Przejdźcie do prawej. Obejdziemy tych skurwy. Dobra, jesteśmy w zabudowaniu. Dobra. Ja muszę glebę, bo mnie zobaczy za. Szoku, uważaj, podjeżdża, uważaj. Wozu. Mirek, poczekaj sekundę, bo tutaj mamy kurwa sytuację chujową bardzo. Tam gdzieś w okolicach tego BTR-a jesteście? Tak, na trzech naszych jest. Uważaj, jest przy was. Dostaję w pizdę, zaraz zginę. Schodźcie na dół, kto może schodźcie na dół. Mirek, trzech naszych jest przy zabudowaniach, reszta schodzi też. Wszyscy żyją? Ktoś został na górze. Szok, co u was?